Zarąbiście! Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Kroxy. No i co, jak już możecie się dowiedzieć, Starladder Berlin za nami, turniej zdominowała. Po raz kolejny drużyna Astralis, którzy po raz czwarty sięgnęli po trofeum właśnie Majora. No niestety, że tylko udało nam się zdobyć złoty. Mówiłem wam nawet na odcinku z tej fazy właśnie pucharowej, że normalnie dałbym tutaj Astralis, ale że i tak już diamentu nie miałem, nie miałbym, to właśnie dałem tu Enz, że wygra. O dziwo tutaj Awangar mi siadł. Nawet postawiłem ich w turnieju właśnie, żeby grałem z Astralis, postawiłem kosę za 76 dolców, więc możecie zostawić znicza w komentarzu dla kosy. Aczkolwiek tego dnia 130 dolców wygrałem z 6, bo dałem na zielony, nie? No, gdybym tutaj Dream Eater zdał na 0-3, albo Vitality do wyjścia, albo Enz na 3-0, bo nie wiem czemu face dałem zamiast kogoś innego, na przykład Enz, no to ten diament byłby. Ale nie to, bo teraz właśnie są już promocje na naklejki i tak jak w tytule otwieram dzisiaj 60 kapsuł właśnie z naklejkami z tego Majora, więc czekajcie, ja tutaj sobie rozpisałem, tych bierzemy 7, tych bierzemy 3, tych też 3 i to po 16, 16 tu, 16 tu i tutaj 15, więc gruby opening, 120 zł wydane, 60 kapsuł, otwieram, przechodzimy oczywiście do kasy. No i co, płacimy za to. Jezus Maria, co ja właśnie zrobiłem, ludziska. Musiałem sprzedać moją tą awupkę w stat tracku, więc możecie zostawić świeczkę dla awupki, bo pewnie i tak nic dobrego nie poleci. O dziwo, dużo mnie pytacie o moje inwestycje, ale ja zdecydowałem się zainwestować w tą najpewniejszą, czyli właśnie Viewer Pass, kupiłem sobie taki 6. No i co, lecimy z tym koksem. 60 pojemników ze Starladdera. Czy poleci coś dobrego? Mam nadzieję, że tak, bo o dziwo, naklejki są fajne, te złote. I dosyć, no są inne niż te z poprzednich Majorów. Więc mam nadzieję, że coś dobrego poleci. O, Robs. Swoją drogą, Mouse naprawdę bardzo słaby turniej. W sensie, no zawiodło Mouse Sports. Grant. Ten odcinek będzie chyba cichy, bo wiecie, jak się traci pieniądze, to niezbyt chce się wam rozmawiać, nie? I tak jest właśnie teraz w moim przypadku, bo 120 zł jednak poszło na to wszystko. Wolałem jednak też tamte kupić kapsuły z drużynami, żeby nie wydać 120 zł, żeby nie otwierać 120 tych z autografami, bo to by mijało się z celem i film by nie wiadomo ile by trwał. No, czerwona, różowa na początku. A wypada nam... O! Kto to jest? Co to za drużyna jest? A to Furia jest! Dobra, zostawię sobie. Ogólnie chyba te naklejki, wydaje mi się, że powyżej właśnie tych fioletowych będę sobie zostawiał. Ale patrzcie, jakie tu fajne są te naklejki, te właśnie złote. Naprawdę kozak one są. A my dostajemy Maltę z Greyhound właśnie. No i co, lecimy dalej. Znowu złota przeleciała. Ja nawet się nie... jak to się mówi? Nawet się nie upieram, że poleci jakaś złota, ale aczkolwiek mam jakieś takie malutkie nadzieje. Bo nadzieja umiera ostatnia, a my dostajemy Briggsa. No i co, lecimy dalej, no. W ogóle to są... aha, mistrzowie regionalni, to są dobre. Ja bym wolał jednak trafić z tych jednak legend jakąś złotą naklejkę. Takiego device'a złotego przygarnąłbym sobie, nie powiem. Aha, bo chyba to cały... tak, to są mistrzowie regionalni cały czas. Tam chyba było 16? Tak mi się wydaje bynajmniej. Jezus Maria, co ja narobię ze swoim życiem? No nie! To jest żart! Kierdzie mi wypada. Możecie napisać to w komentarzu, ile wy zainwestowaliście sobie w naklejki albo jakiś przedmiot z tego Majora. Ile kapsuł otworzyliście? To jest mój pierwszy taki opening kapsu, w sensie taki większy. O! Ramzik! W ogóle fajne są te naklejki, Syman. Zostawiam sobie chyba. Powracający pretendenci. O, dobra, to już idziemy szczebelek wyżej trochę, powiem wam. No co z tego, jak wypada nam Shazam? Ogólnie mam jeszcze trochę katar, więc przepraszam, jeżeli będziecie słyszeć jakieś harczanie co chwilę. Znaczy, no nie tyle co chwilę, ale po prostu przez jakiś tam czas.
Jezus Maria, to jest porażka. Te naklejki to porażka. Dawno w ogóle nie robię takiego większego open. Jezus Maria! Kenny S tam był, teraz się dopiero skapłem. Taki Kenny S z dyszkę 20 może byłby wart. O Jezu. Adren. Więc naprawdę nie wiem, jak wyjdzie taki opening, nie? Bo to jest taki większy opening. Naprawdę jest godzina, która jest? 22. I naprawdę mi słów brakuje po prostu. Zwłaszcza, żeby dam właśnie 120 zł na naklejki. O, Apex! O proszę, ile Apex jest wart? Ja chcę sobie to sprawdzić teraz. Ile Apex może być wart? Apex jest wart... O kurde, całe 40 groszy. No, Shox tam był! Sanji, za Vanguard, dobra. Wiecie co? Te fioletowe naklejki chyba tak ten mój kolor włosu przyciąga, coś mi się tak wydaje. Też fioletowe są. RPK. Powracając pretendenci, no lecimy dalej z tym koksem, nie? Jezus Maria. Kicker. Ej, to była najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem przez ostatnie 2 lata. Moje pieniądze. Jak ja nie trafię niczego wartego ponad dyszkę, to ja nie wiem. Ej, aż nie... Tu nie można czegoś mówić, to nie da się słowa wydusić z tego, nie? W sensie, jak patrzycie, jak tak przemijają wam pieniądze z każdym takim otwarciem kapsuły, nie? Z każdym otwarciem przewijam wam te kilka złotych. Jezu. O, Sanji. Znowu. Jezus Maria. Żadnej różowej nie było. 2 razy czerwone przeleciały. Shazam! Ej, bo zbliżamy się do końca tych naklejek, a nawet nie poleciała żadna różowa. Alexi! Chociaż Alexi zostawiłbym sobie, bo odchodzi Zens, to w przyszłości może coś podać do góry ta naklejka, więc ją sobie zostawię. I tak pewnie groszy kosztuje teraz. No Glaive! Nie mam siły do tego. Rain. Zypex. Dobra, lecimy dalej, nie? X7. I te naklejki to serio porażka. Jeszcze ludzie kilka otwierają sobie i dostają czerwone. Nie wiem, czy to moje konto jest zaczarowane jakieś. Żaden mi dobry nie chce przednio polecieć. Naprawdę, nie mam pojęcia. Nigdy kosy nie trafiają ze skrzynki Fallen. Aha, bo teraz to są już legendy, dobra. Nie zauważę na... No znowu czerwona, no! Elektronik. Yes. Jezus Maria. Wiecie co? Chyba sobie na czerwono włosy pomaluję, żeby tak przyciągało czerwony kolor. Jeżeli to faktycznie ma zadziałać. Ej, bo my zbliżamy się do końca. Nie, to nie może się tak skończyć. Niko. Ile Niko jest wart? Nie, to nie może się tak skończyć. Tak nie może być. Tak nie może się stać. 2 złote. To nie może się tak skończyć. Halo. Juj. 3 skrzynki z autografami do końca. To jest hit. To jest hit. Nie, już nigdy nie otwieram skrzynek w CS-ie.
Chyba, że bijecie sto łapy w górę. O, znowu Niko. Proszę bardzo. Może z 15 zł będzie z tego openingu. Zwrócone znowu czerwona, nie. Może z 15 zł będzie z tego openingu. No i co, ostatnia. Godzilla. No to co, lecimy z ostatnimi. Tym razem już z właśnie drużynowymi naklejkami. I będzie miał z Nie, to nie może się tak skończyć. Czy to w ogóle jakieś naklejki są więcej warte? Astralis może być coś warte. Trzy złote. Wow, pierwszy różowy przedmiot z tego openingu. Fantastycznie się czuję. No nie, to jest żart. Ale jest progres. G2. Zarąbiście! Ile Australis kosztuje? Z dwie dyszki. Z dwie dyszki kosztuje. 50 zł Australis kosztuje! Nice! Ej, dobra, to z połowę mamy. Połowa openingu nam się zwróciła, nice. Dobra, chociaż tyle. Lecimy dalej. A ja niektóre naklejki będę sobie zostawiał, żeby ten... Poszł sobie do góry na spokojnie, nie? Nie wiem, czy drugiego konta po prostu nie zrobić, tam nie wysłać tych rzeczy, które ten... Inwestycje jakieś, bo będzie mnie korciło. Liquid! Nice! Ej! Mamy to! Ile Liquid kosztuje? Liquid też bardzo ładna naklejka? No ale kosztuje tylko 20 zł. No halo, no panie. Team Liquid. Dobra. Połowa się zwróciła. Bynajmniej tyle. Liquid znowu. A hologram ile kosztuje? Hologram kosztuje ile? 5 zł. Dobra. Dwie kapsuły do końca. Co ja zrobiłem? Sprzedałem AWP, żeby dostać jakiś syf. Deal życia po prostu. Zobacz sobie, ile kosztuje to mi. Dobra, ostatnia kapsuła. Otworzę, nie wiem. Aha, nie mogę ten, bo mam zablokowany kabel. Otworzę, kurczę, nie wiem. Otworzę sobie nosem. Astralis! No i mój nos przyniósł mi szczęście. Znaczy, no chyba, nie wiem, ile Astralis kosztuje. Całe 7 zł. Kurde. A Mibr? Mibr całe 2 zł. Dobra, powiem wam, że... Połowa openingu myślę, że się zwróciła. Aczkolwiek te autografy to jest syf. Naprawdę, więc... Nie wiem, jak chcecie, to sobie próbujcie szczęścia, może wam się uda. Możecie się pochwalić w komentarzu, co dropnęliście. No, nie wiem, niektóre sobie naklejki na pewno zostawię na inwestycje, bo... Myślę, że to Astralis ma potencjał, żeby iść do góry. Bo aktualnie kosztuje 50 zł, ale myślę, że może pójść do góry. W sumie to Liquid też jest ładne. No, więc to by było na tyle. Będziecie mieli tutaj gdzieś po lewej, po prawej stronie, nie wiem. Będziecie mieli kwotę, jaka się zwróciła z tych naklejek, a ile wydaliśmy i jaki jest właśnie bilans. No i co, to było na tyle. Pochwalcie się, co wam dropło, czy jakieś inwestycje robiliście ze mną po odcinkach. No i co, ja się z wami żegnam. Do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.